co, moi drodzy, wyłączyłem się na chwilę. Agnieszka, że wyłączyłem się specjalnie. Bateria mi się rozładowała. Debilka jedna. O, tu jest ładnie. Kurde, wydawało mi się, że coś, moi drodzy, wypadło mi. Kurde, wypadło mi coś z kieszeni, czy mi się wydawało. Kurde, no. Przecież brałem dwie baterie. Dobra, nie zgubiłem nic. Przestraszyłem się trochę. O, dobra, przejdę tu. No niestety, Lesie, żegnam się z tobą. Muszę iść dalej. EV komp ustawiony na minus 1, to mam obawy, że mógłby mi za ciemno nagrać tą część lasu. Ale mówię wam, mocno świeci słońce, bo nie jest jeszcze taka późna godzina. Ale się cieszę, że dzisiaj do tej części lasu pojechałem. Cieszę się, że ludzi nie ma. Ludzie są, ale nie w takiej ilości, jak się spodziewałem. Nie mam nic do ludzi, lubię ludzi, ale nie lubię, jak mi wchodzą w kadr, jak nagrywam, albo jak robię zdjęcia. Dajcie mi znać w komentarzach, jak będziecie do mnie wysyłali wiadomości, czy w Polsce mógłbym znaleźć podobne miejsca. Chyba teraz można chodzić do lasu w Polsce. Proszę, dajcie mi znać o tym. O, ale fajny zapach. Kurde, jak ja bym się chciał wykąpać w rzece. W maju się nie wykąpię. W maju to za wcześnie na kąpanie. Na razie GoPro nie wyłączę. Muszę na chwilę alarm anulować. Najlepiej bym go ustawił na... Dobra, dam na 2 minuty i po 2 minutach bym ustawił. Po 2 minutach wyłączę sam i już. No bo teraz namieszałem, bo nagle bateria mi kazała wyłączyć GoPro. Jak skubana długo wytrzymała. O, fajne. Dlatego chciałem wam tu pokazać to miejsce. Tu nawet taki wiatr wieje. Dobra, idę dalej. Nie ma czasu. Bo nie wiadomo, ile jeszcze mam wolnej pamięci. Tam pokazywało GoPro, że mogę godzinę nagrywać. Nie, za gęsko, to jest, nie dam rady tędy pójść. A, nie jest tak źle, idę dalej. To i tak cudzie, pomimo pandemii, mój drogi, można chodzić do lasu. Co to jest? O, cholęger. Pytanie jest, czy przy tej wartości wideo się dobrze nagra. Przesadziłem trochę z wartościami. Ale nie chciałem dawać ani nisk, ani za wysokich wartości, ani na zero dawać. Mówię wam, jakbym ustawił naświetlenie na zero i ISO 400, to wciąż byłoby za jasno. Ja chcę tak nagrać wideo, żeby nie było ani za jasne, ani jasne, tylko takie ciemnawe. A, super, że dzisiaj tu pojechałem. Prawda, że fajnie. To jest akurat nizinna część tego ogromnego lasu. O nie, przypomniało mi się coś. Czy ja będę musiał iść koło tej cementowni? Nie, chyba ją minąłem już dawno temu. To muszę kończyć wideo, bo długo je nagrywam już. Dalej będę kontynuował.